inside the mirror, I find one. Oh, carry the hurt when it gets too hard. Hej, hej! Po tym ciekawym wstępie witam wszystkich w kolejnym vlogu na moim kanale Kobietki, był Dzień Kobiet, więc życzę Wam wszystkiego najlepszego. I to są kwiatki dla Was wszystkich. Dzisiaj właśnie siostrą byliśmy sobie w sklepie, jutro to naprawdę jest Dzień Kobiet, ale jesteśmy same, ponieważ Miłosz sprzedaje kwiaty, pomaga po prostu rodzinie. W biznesie my zostałyśmy same wcześniej, bo nie wiem czy wiecie, ale jest u mnie siostra Wiktoria. No i co? Spędzimy sobie a la walentynkowy taki dzień. Zaraz zrobimy sobie naleśniczkę, obejrzymy potem jakiś film. I myślę, kochani, że tak będzie wyglądał ten vlog. Kochani, my już jesteśmy po live'ie. Zobaczcie, jakie fajne udało nam się wyczarować naleśniki. Oczywiście przepis będzie na Instagramie wyróżnionej relacji. Ten sos to są tylko i wyłącznie owocki. Prezentuje się super. To są kwiatki kochane, które są dla Was na Dzień Kobiet. I idziemy sobie szamać i widzimy się potem. Witam, kochani, w kolejnym dniu vloga. Wczoraj praktycznie nic nie nagrywałam. I prawdopodobnie dzisiaj będzie tak samo. Miłosz wraca, kochani. Myślę, pod wieczór, jak wszystko się sprzeda. Pytam się go, jak mu idzie. Mówi, że dobrze. Wam też chyba nie mówiłam, ale Denverek od paru dni jest chory. Byliśmy u weterynarza, dostał kroplówkę, dostał jakiś antybiotyk. Konkretnie to zaraził się na dworze. Kochani, dzisiaj mam chyba dziś 4 godzinki, a muszę tak posprzątać, muszę iść do tłumacza. Prawdopodobnie dzisiaj nie zdążę, bo to musiała iść jutro. Dzisiaj mamy Dzień Kobiet. Więc kobietki, wszystkiego, wszystkiego najwspanialszego, bądźcie pewne siebie i wszystkiego dobrego. I co? Dzisiaj idę jeszcze na rzęski na 16. I wiecie co, tak sobie pomyślałam, że może kupię dla tej mojej kobietki wiecie co, róże albo jakieś, nie wiem, coś słodkiego. Coś chciałam kupić dla niej, takiego wiecie, fajnego. No i też dlatego, że zmieniła dla mnie termin, jak tego potrzebowałam 2 razy i wiecie, głupio mi trochę, więc uznałam, że kupię też coś dla niej. Tym bardziej, że jest Dzień Kobiet, to wiecie, tym bardziej uznałam, że coś dam. I jeszcze dzisiaj robimy krokiety, więc dzisiaj mam dużo do zrobienia, więc nie stoję, nie gadam, tylko bierzemy się do roboty, muszę jeszcze posprzątać, ale nie wiem, ile będzie tego materiału z dzisiaj. Kochani, idę myć głowę, zrobiłam sobie właśnie ten wcierkę. Zaraz nakładam sobie peeling, idę myć głowę. Ogarnę trochę mieszkanko, mam chyba z godzinkę, z półtorej, żeby się umalować. Ogarnąć trochę mieszkanie. Umyłam buzię, umyłam głowę. Teraz będę ogarniała sobie mieszkanko. Wiktoria robi nam śniadanko. Będę ogarniała mieszkanko. Wika robi śniadanko. Trochę rymu. I co? I tak spędzamy ten dzień. Zaraz muszę iść trochę do sklepu, bo potrzebuję pieczarki. Potrzebuję kupić właśnie te rzeczy, o których Wam mówiłam. Nie mam paznokci, ale to nic. Zrobię sobie jutro, bo mam mega zmieszczoną płytkę. Trochę dałam jej odpocząć, więc na razie się nie maluję. Zobaczcie, trochę cera mi się ostatnio pogorszyła. Ale dobra, na razie się nie maluję. Lecimy ogarniać chatę. Mam dzisiaj dobry humor. Holding my head again, making my way through crowded thoughts. Sometimes it's hard to get out of it. Tutaj nagram Wam Denverka, który zajada, bo powiem Wam, że od 3 dni nic nie chciał jeść i bardzo cieszy mnie ten widok, jak widzicie, nawet użyczyłam mu swój talerzyk. Może podziałało. Mała przerwa na śniadanie od Wiktorii, zobaczcie, zrobiła mi omlecika, tu mamy warzywka i jemy. Oczywiście wczoraj jadłam łyżką, dzisiaj też ją łyżką, wszystko w zmywarce, ale to nic, jemy śniadanko i lecimy się ogarniać. Dobra, kochani, uznałam, że jak się maluję, to trochę do Was może coś pogadam. Użyłam sobie tego podkładu z Everline i na razie sobie, wiecie co, mam gdzieś, nie wiem, z 40 minut do live'a, po czym mam jeszcze mokre włosy, nagrywam vloga, jestem jeszcze nie umalowana, a muszę zejść jeszcze do sklepu po pieczarki na krokiety, muszę jeszcze kupić tam chyba ja cebulę, kwiatki właśnie dla mojej pani z rzęs, więc jeszcze trochę rzeczy mam do zrobienia. Kurde, zapomniałam o brwiach. Dobra, zrobię sobie jak zazwyczaj, na live'ach też zapominam. Zrobimy sobie pół twarzy, wklepię sobie gąbką, dosłownie nie mam dzisiaj czasu. Wklepimy sobie gąbką. Na początku nie byłam przekonana tego podkładu, po czym dałam mu kolejną szansę, przetestowałam go jeszcze raz i teraz uważam, że jest on całkiem spoko, ale mimo wszystko wolę tamten z Everline. Dobrze, kochani, ogarnęłam, lecę szybko do sklepu, parę produktów. Jestem opóźniona nawet z live'em.
ale już wam napisałam, że będę później. Jakbyście chcieli na przykład cały mój make-up, który prezentuje się tak, jak się maluje krok po kroku, jakich produktów użyłam, napiszcie kochani w komentarzu, na pewno zrobimy taki filmik. Jeżeli dotarliście do tej części, zostawcie kwiatuszka w komentarzu, będę wiedziała, że nie przewijacie filmiku, albo że mnie oglądacie. Będzie mi mega miło i co kochani? Lecimy do stokrotki, mam napisane pieczarki, cebula, koperek, jakiś batonika dla Victory Feet. Co tam jeszcze? Mleko, więc lecę. I co, bierzemy się za gotowanie, mam nadzieję, że się wszystkim robię. Aj, kwiaty i coś słodkiego dla mojej pani od rzęs. Always used to lay you clean up the messes down on my knees, but I couldn't stand up on my own. Turns out sometimes he's stronger alone. A kochani, jest już w domu właśnie po rzęskach. Smażymy teraz krokiety, bo wpadnie do mnie pan Darek. Jest godzina po 21, a my już dopiero przyjeżdża do domu. Niedawno skończyli handlować. No i z Gorzowa do Szczecina też jest trochę kilometrów. Denver już tęskni za Miłoszkiem. Już czeka na niego. Pokażę wam tylko jak już moje krokiety. Chłopakom herbatkę zrobiłam z cytryną. I co? Widzimy się chyba jutro. Tak się prezentują moje krokieciki. Wyszły fajnie i są mega dobre. Smakowały ci, Wika, krokiety? Tak. Smakowały? Witam kochani w kolejnym vlog. Wiecie co? Wczoraj chyba nawet wam nie pokazałam, jakie dostałam kwiatki, ale to zaraz. Pada u nas śnieg. Nie wiem, jak pogoda u was, ale właśnie idę z Miłoszem do galerii, bo Wiktoria była ostatnio za mnie w New Yorku, że kupiła fajną sobie bluzę za 20 zł, a ja nie kupiłam, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że ona dalej tam jest. Muszę wydrukować takie pismo i muszę je przetłumaczyć sobie do pracy, więc właśnie lecimy. Potem będzie live, ale pokażę wam najpierw, jakie mam ładne kwiatki. Tutaj dostała Wiktoria kwiatka od Lola i od mojego teścia. Się prezentują moje różyczki. Wsadziłam sobie je do takiego wazonu. Dostałam czerwony od teścia, różowo takie białe od Miłosza, ale zmieszałam sobie je po prostu w jeden ładny bukiet. Zobaczcie, jak ładnie pada śnieżek. Nie wiem, czy widzicie. Zobaczcie. Taki ładny, przyjemny, ładnie pada. Hej wszystkim, właśnie jesteśmy w domu i oczywiście nic nie nagrałam, a kupiłam jedną bluzkę z New Yorkera za 25 zł, taki fajny kolor, tak się tutaj prezentuje, jest bardzo fajna i oczywiście szukałam wszyscy tego tłumacza, potem ostatecznie tak wysłałam jakby tłumaczenie przez internet i oni po prostu mi to przetłumaczą w ciągu 2 dni, ale pokażę wam tą bluzkę. Bluzka prezentuje się tak, ma właśnie taki fajny tutaj kolor, ma fajne takie po boku rękawki. Z boku wygląda ona tak. Myślę, że jest fajna. Taka kolor dosyć letni. Były jeszcze beżowe, nie? Ale nie wzięłam. Teraz testujemy Miłosza nowego Xboxa. Nie wiem, czy wam mówiłam, ale dostał prezent przedwczesny na urodziny. I teraz testujemy, gramy w UFC, tak? Jak to się mówi? UFC. Tak, dokładnie. Z Wiktorią wygrałam chyba 3-4 razy. A teraz lecę z Miłoszem i zobaczymy, jak mi pójdzie. Trzymajcie kciuki. Dawaj, na żywo. Lecimy. Witam wszystkich, witam w kolejnym dniu vlog. Wiecie co, dzisiaj idziemy się wybrać do Ekszyna, do Dilza. Wiktoria nigdy nie była jeszcze w Ekszynie, w Dilzie też nie, więc to będzie jej pierwsza wizyta tam. Zobaczcie, kurczę, jakoś dziwnie włosy wyprostowałam. Chyba muszę się raz przeprostować. Więc ubrałam się dzisiaj w tą nową bluzkę, taką beżową, co zamówiłam sobie. I ukradłam Wiktorii dresy. Mam nadzieję, że mi je odda, ale na razie nie chcę mi ich oddać, więc idę jeszcze raz sobie podkręcić grzywkę, bo już mi się rozprostowała. Pogoda jest taka, że no niestety padał dzisiaj deszcz ze śniegiem, jest lekka chlapa na dworze. Ale co, zabieram was ze sobą, może coś ciekawego będzie, kochani, w Ekszynie. Ale jeszcze teraz wam pokażę, co wczoraj udało mi się kupić, bo wam nie pokazałam. Byłam w New Yorkerze znów, bo kupiłam ostatnio taką bluzkę, ale pomarańczową, ale uznałam, że biorę się tam jeszcze raz i pokażę wam, co kupiłam. Dobra, więc wam pokażę, co kupiłam w New Yorkerze. Również nagrałam TikToka w sumie. Zgadłam tam was odesłać, ale nie każdy ma TikToka, więc kupiłam sobie taką bluzkę beżową i kupiłam taką bluzkę pomarańczową parę dni temu. I więc tak, następną rzeczą jest taki fajny sweterek, jak widzicie. Tutaj ma takie fajne on ściągacze i kosztował on, kochani, 25 zł z 70 na promocji. Wzięłam to w rozmiarze M. Jest taki fajny materiał, tutaj ma taki zameczek. My właśnie jeszcze nie wiecie o tym, ale prawdopodobnie jedziemy do Zakopanego na święta wielkanocne. Właśnie to jest wczoraj, się o tym dowiedziałam, więc dopiero teraz wam mówię jako chyba pierwszym. Więc będą fajne pewnie materiały i uznałam, że to też pewnie się tam nada. Dobra, następną rzeczą
mamy, kochani, tutaj taką fajną bluzeczkę, tylko w kolorze niebieskim. Taką, co właśnie aktualnie również mam na sobie. I ona, kochani, kosztowała również 25 zł. I wszystkie te bluzeczki mam w rozmiarze L. Tą bluzeczkę mam w rozmiarze L, to mam w rozmiarze L. I mam taką samą pomarańczową, też jest w rozmiarze L. Pomarańczowa i ta niebieska były po 25 zł, ta jako jedyna była za 40 zł. I ona nie była na promocji, nie wiem, czy to jest po prostu jakiś nowy kolor, czy coś w tym stylu. I Wiktoria kupiła jeszcze fajną spódniczkę, ale muszę iść po nią do szafy, bo ją schowałam, więc poczekajcie chwilę. Wiktoria kupiła sobie taką spódniczkę w kratkę, bardzo ładna, fajna, taka misiowa, pluszowa. Z drugiej strony wygląda ona tak, ma fajne rozcięcie tutaj i zgadnijcie, ona kosztowała. Kosztowała ona 15 zł z 80, więc jeśli chodzi o mnie, wydaje mi się, że te produkty, te rzeczy były w spoko cenach. Zamieniamy się butami, bo ja Wiktorii pożyczyłam dzisiaj swojego, ona mi też swojego. Mojego. I uznałyśmy, że jednak nam niewygodnie w tych butach i odmianka. Robiłam ankietę na Instagramie z zapytaniem, co mi polecacie z Action'a, jeśli chodzi o kosmetyki. I powiem wam, że polecacie mi pudry, jakieś tam pomadki, więc chęcią pójdę, poszukam, wytestuję. Tutaj wam się wyświetlą wasze polecenia, które mi pisaliście na Instagrama w ankiecie, w wiadomościach prywatnych. I co? W takim razie lecimy szukać tych produktów. Jesteśmy z Wiktorią, dzisiaj fajnie się tak uczesała. Mam taką deskę, wziąłam do koszyka na świece i teraz potrzebuję jeszcze białych świec, wziąłam jeden kubek do nagrywek i wzięłam taką łopatkę do trzepania. Przyszliśmy z Action, nie nagrałam praktycznie nic, bo było tak strasznie dużo ludzi. Teraz lecimy do Teddy'ego po świece. Kochani, mamy białe wszystkie doniczki, świece, a tu mamy takie żółte. I Wiktoria mówi, uważa, że które nie pokazujecie. Wika może bardziej wrzuci. Nie wiem, ale za to obrazy też mamy białe, nie? Ale w sumie mi się wydaje, że tego drewna chyba bardziej pasuje. Bo białe jest takie właśnie kokosowe to są. Ja chyba białe, ale ja chcę za to też jeszcze tą. I tutaj są fajne, takie duże. To jest bardziej takie ciemne. Ja chyba na wszystko wybiorę białe. Ale zaraz zobaczymy. To powiem wam, że tu się jakieś cyrki dzieją. Byliśmy w Teddy'm, stoimy w kolejce. Podchodzimy do kasy, a pani mówi, że można płacić kartą. A była taka kolejka, że chyba z 20 minut staliśmy. No się trochę zdenerwowałam. Miłosz poszedł wypłacić, bankomat zepsuty. Odłożyłam wszystkie rzeczy, no wiadomo, się trochę zdenerwowałam, bo poszłam po świece. Wychodzę, bankomat nagle działa, więc znowu wypłacę pieniądze, znowu jedę do Teddy'ego, biorę te świece, znowu stoję w kolejce i dopiero idziemy do domu. Dramat, dramat po prostu dzisiaj. Pani, my już wróciliśmy do domu, włożyłam wszystkie zakupy i tak się prezentują. Tutaj kupiliśmy maseczki. Tutaj mamy jakąś konturówkę, kredkę do brwi, tutaj mamy standardowo baterię, batoniki, jeden już właśnie jem. Kupiliśmy tortilki, co to są? Lekarstwa, taśmy, żelki, chipsy, doritosy, już uzależniam na tych doritosów, Wiktoria też. Tutaj mamy takie hipcie nowe, kokosowe, zapaszki i piękne świece, kubeczek, mi już mówi, że mam, ale mogłam się podtrzymać, musiałam kupić w Actionie. I zobaczcie, jaka przepiękna miska. I tak się prezentują nasze zakupy. Jak zawsze zapomniałam o pożegnaniu, więc dziękuję wszystkim za tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał. Pamiętajcie, kochani, o komentarzu, bo ostatnio YouTube ucina mi trochę zasięgi. Będę wdzięczna za każdy komentarz, za każdą łapkę, za każdą subskrypcję. I do zobaczenia.